Cześć, mi z portalu RingPolska.pl. Witam Was serdecznie zapraszam na ekspresową prasóweczkę bokserską, którą zaczniemy sobie od postscriptum do sobotniej walki Adama Kownackiego, niestety, przegranej walki Adama z Alim Demirezenem. Na wstępie, tytułem wyjaśnienia, dlaczego nie było obszerniejszego wywiadu z Adamem tuż po walce. Otóż wiąże się to z tym, że na amerykańskich galach w większości przypadków ciężko jest porozmawiać w trakcie trwania gali z zawodnikiem z undercardu, bo. No, Dostęp dziennikarzy, do zawodników z undercardu jest ograniczony. Na hali w trakcie trwania eventu filmować nie można. Bardzo często kiedyś było troszkę inaczej. Teraz coś się zmieniło, nie ma wstępu yy, za kotarę, za bramki do. Szatni zawodnicze, więc na razie po prostu liczy, że albo zawodnik do ciebie wyjdzie w trakcie trwania imprezy, chociaż no, niby jest zakaz filmowania, albo że będzie uczestniczył w, w konferencji prasowej po walce. Tak miało być w tym przypadku. Adam Kownacki, e, no, tak nas zapewniano, że będzie uczestniczył w konferencji prasowej e, po Gali, o ile walkę wygra i będzie w dobrej kondycji fizycznej. Natomiast no, wiadomo, że w tej walce zebrał sporo ciosów, miał problemy też z pobijanymi e, dłońmi, więc udał się na, na kontrolę, na badania do szpitala. I w konferencji prasowej Pogali nie wziął udziału, natomiast udało mi się go na chwilę tam z tunelu prowadzącego do szatni wywołać. 40-50 sekund nagrałem, natomiast tę rozmowę też przerwał. Ktoś z obsługi Adama zaprosił z powrotem na zaplecze. Potem się już udałem do Polski. Kilkadziesiąt godzin ta. Podróż z przygodami trwała. No i się tak sobie rano obejrzałem pierwszy taki dłuższy, wywiad, którego Adam udzielił Andrzejowi Kostyrze z Super Ekspresu I to całkiem ciekawa rozmowa, jest tam kilka ciekawych wątków. No, po pierwsze, chyba można mieć już pewność, że Adam przy, przynajmniej jedną walkę stocza, wydaje mi się, że może być ich więcej. No, wiadomo, że niektórzy pytali, czy no, nie czas zakończyć karierę, no bo trzy przegrane walki z rzędu, ale dlaczego Adam niby miałby kończyć karierę nie jest zawodnikiem starym, jak na kategorię ciężką. Ta walka pokazała, że jeśli chodzi o szczęka, te, te, tego się wielu obawiało. Także Adam, mówili, że jest rozbity, że już tam ciężko mu przyjąć ciosa, to było jego atutem przez całą karierę. Ta walka pokazała, że ze szczęku Adama wszystko jest ok. Dużo takich czyściochów, po których głowa Adama odskakiwała, przyjął i wszystko było w porządku. Na ziemię nie padał. Jedna rzecz, na którą ja się Zastanawiam, w zasadzie są dwie rzeczy, nad którymi się zastanawiam po pierwsze, takie miałem wrażenie być może to jest moje subiektywne wrażenie, nie wiem jak ty, jak wy to odbieraliście w telewizji, jak to było widać z innego punktu widzenia, no odniosłem wrażenie, że reakcja Adama na ciosy jest troszkę opóźniona w stosunku do tego co było teraz, chodzi mi o refleks o szybkość, tak, o odnotowywanie ciosu rywala, być może to jest tylko taka moja subiektywna opinia i druga sprawa, paliwo zresztą Adam, Adam o tym sam mówi że no, coś tam, czegoś tam zabrakło, że zabrakło jakiejś tam e, kondycji czy paliwa, no bo jak spojrzycie na statystyki ciosów, to w pierwszych dwóch rundach Adam wyprowadził e, 240 parę ciosów, tam było po 120 ciosów e, na rundę, zresztą a propos tej kondycji, tak w, w przeciągu całej, e, całej walki Adam wspólnie z Demirezenem ustanowił drugi Wynik jeśli chodzi o rekord zadanych czasów przez zawodników wagi ciężkiej w trakcie walki, więc tych czasów było mnóstwo. Ta, no, ta wydolność obydwu zawodników była naprawdę dobra. Natomiast, no jak spojrzycie na indywidualne statystyki Adama, to pierwsze dwie rundy to było po 120 czasów na rundę, a potem przez kolejnych 8, no chyba tylko dwa razy wyszedł lekko powyżej 80 ciosów. Więc ta aktywność Adama po tych dwóch rundach znacznie spadła. Z czego to wynikało? Czy ogólnie jakoś coś tam z kondycją nie poszło? Czy może Adam zbyt mocno wszedł w tę walkę na samym początku? No, co być może jakimś tam było błędem, bo wiadomo, że Demi rozkręca się z rundy na rundę. No, można sobie o tym podyskutować takie no, dwa elementy. Tak? Czy ta reakcja na ciosy Adama jest już tak samo bystra, jak była kiedyś, i, i, i jak to z tą kondycją? Być może to było po prostu źle rozegrane, ale ogólnie, tak jak patrząc na ten występ, no to zupełnie nie ma przyczyny, żeby Adam, yy, Adam miał ukończyć yy, karierę. Może jeszcze sporo fajnych walk stoczyć pod warunkiem, że rywale będą odpowiednio dobrani, bo uważam, że ten Demirezen, po tych dwóch porażkach przed czasem z Robertem Heleniusem, to był jednak rywal zbyt mocny, no i trzeba sobie chyba otwarcie powiedzieć, tak, że po tych trzech występach, po Heleniusach dwóch i po demirezanie. To te takie wizje określone wcześniej przez Adama, czyli zdobycie pierwszego dla Polski Mistrzostwa Świata kategorii ciężkie, no to wydają się takie już daleko gdzieś tam e, za mgłą, no ale w boksie nigdy nic nie wiadomo. Ale wracając do rozmowy Adama z Andrzejem Kostryną, to pojawiła się tam taka sugestia, że być może walka w Polsce byłaby dobrym pomysłem. Adam taką ma wspaniałą karierę w wadze ciężkiej, no, nie ma walki mistrzowskiej, ale to była naprawdę i to jest fajna, E, kariera nie było do tej pory walki w Polsce, no i Adam stwierdził, że jest taka opcja, że w środę będzie w Warszawie, i być może porozmawiają wtedy na temat takich występów z Mateuszem Borkiem. Wiadomo, że u Hejmona Adam Kownacki ma zielone światło, przynajmniej jedną spokojnie walkę e, może stoczyć. Eddie Herms wydaje mi się, że no, tym bardziej podemirzenie, jeszcze jedną ofertę do Adama Kownackiego wyśle, najważniejsze, że. Adam, mimo tych dwóch porażek, nie wiem jak będzie teraz, tak? Przy, zakładam, że niewiele się zmieni. Adam, mimo tych porażek, nadal ma na Brooklinie mnóstwo kibiców. Hala Barclays Center naprawdę była wypełniona polskimi kibicami. Większość chyba z fanów zgromadzonych to byli albo kibice Polska, albo kibice Wito Melnickiego. Melnicki razem z Kownackiem mogą tam naprawdę halę sprzedawać. Do tego jeszcze Garcia. No nie było, nie było kompletu, tak, zasłonięta była cała. Taka najwyższa trybuna Barclays Center, natomiast było sporo kibiców i było naprawdę dużo kibiców z Polski, mimo tego, że tego samego dnia grał Robert Lewandowski razem ze swoją Barceloną w Nowym Jorku. I mimo tych niesprzyjających okoliczności było naprawdę, naprawdę dużo kibiców Adama, także. Adam i od tej strony takiej komercyjnej, czy medialnej jeszcze na pewno długi czas będzie się sprzedawał, będzie miał kibiców, więc no absolutnie od tej strony też nie ma przyczyny, żeby tę karierę kończyć. W tym wywiadzie Andrzeja Kostyry z Adamem padło takie ciekawe pytanie, w zasadzie odpowiedź na nie była e, frapująca, niby nic nie wyjaśniała, ale zasiała takie ziarnko niepewności. Pytanie było to, czy Adam zostaje z, z tym samym trenerem, czyli z trenerem Kitem e, Trimblem, no i Adam tak się troszkę Zastanowił, popatrzył w kamerę swojego telefonu i odparł: Zobaczymy. Więc być może tutaj nastąpią jakieś roszady w sztabie tenerskim Adama Kownackiego. Adam wcześniej jednak zapewnił, że będzie dalej pracował nad swoją fizycznością z Mirkiem Babiarzem, z którym pracował razem przed tą walką. Jak wiadomo, zrzucili wspólnie znaczy, Adam zrzucił, ale też przy pomocy Mirka Babiarza parę kilogramów. I ta współpraca ma podobno trwać. A czy będzie trwała z Kitem Trimblem? No to na to pytanie Adam Tamkownacki odpowiada, zobaczymy. Tymczasem już niebawem, bo za zaledwie 18 dni, 20 sierpnia, w Arabii Saudyjskiej dojdzie do rewanżowej walki. Aleksandra usyka. Z Antonym Joshuą. Oficjalnie potwierdzono już, że walkę w Wielkiej Brytanii pokaże na żywo Sky Sports, a nie Dazon, jak wcześniej spodziewano się po podpisaniu kontraktu marketingowego Joshua z Dazon. Właśnie także Joshua jest blisko związany z Dazon marketingowo, reklamowo, no ale swoją walkę życia stoczy, teraz i walkę o życie można powiedzieć, stoczy na antenie Sky Sports. Tak będzie jednak tylko w Wielkiej Brytanii, bo jak informuje Mike Copp z ESPN w USA i w Europie. Walkę pokaże jednak platforma streamingowa Dazon, czyli nic się tutaj nie zmieni dla polskiego kibica. No, i najpewniej walkę rewanżową. Usyk Joshua obejrzymy w Polsce na Dazona. Przekozja. A propos Dazonu, to podano cenę pay per view za trzecią walkę Saula Alvareza z Giena Dm Głowkinem Ten pojedynek odbędzie się 17 września w Las Vegas. No i w USA i w Kanadzie będzie trzeba wybulić za obejrzenie tej walki. 65 dolarów to jest cena dla subskrybentów. Także oprócz subskrypcji, będzie trzeba zapłacić za ee, pay per view. A 85 dolarów będą musieli zapłacić nowi subskrybenci, czyli ci, którzy będą chcieli na nowo zasubskrybować. Dazon w UK ta cena to będzie 10 funtów dla dotychczasowych subskrybentów i 18 dla nowych. No a w Polsce za darmożkę. Znaczy nie do końca z darmożką, bo trzeba być subskrybentem. Dazona, subskrypcja miesięcznie kosztuje 40 pln no ale w każdym razie nic dodatkowo dopłacać nie będzie trzeba. Wracamy teraz do kategorii ciężkiej. Eddie Herd, moi drodzy, zdradził, że jakaś tam anonimowa, nieznana postać z obozu Tysona Fiorego zwróciła się do niego z zapytaniem o organizację trzeciej walki Tyson Fury kontra Derek Chisora. Eddie Herd, oczywiście zaznaczył przy okazji, że wydaje mu się ten pojedynek bardzo mało e, prawdopodobne, no to pewnie kontynuacja tej historii ostatniej pomiędzy Tysonem Furym i Derekiem e, Cisorą, bo jak pewnie wiecie, e, Tyson się wzburzył, przynajmniej tak oficjalnie się wzburzył, e, mówiąc tak e, do mediów na Dereka Cisorę, że ten no, był taki milusiński, ukrywał się na jego kumpla i przyjaciela, a tymczasem obstawiał cały czas kolejne walki przeciwko niemu, stawiał na jego rywali, więc królowi Cyganów się strasznie nie spodobało no i powiedział, że jak teraz gdzieś tam Derek'a Cisorę prywatnie spotka, to pokażę mu, gdzie raki zimują i chętnie jeszcze raz mu spuściłam bo już wcześniej dwa razy oficjalne walki z Derekiem Cisorą wygrywał. No Ale podobno jest już prawie przyklepane, że Tyson Fury po raz kolejny zaboksuje w listopadzie, że będzie to walka pokazowa z takim siłaczem, jednocześnie aktorem, m.in. w grze Otron występował z Torem Bjornsonem, Zresztą panowie już wymieniali za pośrednictwem mediów społecznościowych między sobą uprzejmości. No taki pojednak, podobno jest pokazowy, szykowany na listopad, A propos jeszcze na Furygo i być może Antonego Joshua, bo dużo się rozmawiało na temat ewentualnej walki potem Fury kontra zwycięzca starcia Usyk Joshua. Gdyby Joshua wygrał, potem walka o bezdyskusyjne mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Z Usykiem też było to możliwe, natomiast jeśli chodzi o Joshua, to Eddie Hearn zdradził, że Joshua swoją kolejną walkę stoczy w grudniu. Nie podał rywala, Zakładam, że to jest scenariusz i w przypadku wygranej, i w przypadku porażki, bo jak wiadomo, Joshua kontrakt z Dazon podpisał. Co prawda, ten kontrakt, z tego kontraktu wyłączona była ta walka w Arabii Saudyjskiej, bo tam prawa telewizyjne dostali Saudowie, inwestorzy stamtąd razem z całą walką. Zamiast za tam 90 milionów dolarów takie, takie kwoty się podaje. Natomiast kolejne walki. Jeśli znów sądowie się do interesu nie wtrącą, Joshua będzie toczył na Dazon, więc to jest pewnie ten termin grudniowy przyklepany. Jeszcze na zakończenie szybkie info dla wszystkich kibiców z okolic Nowego Jorku, ze Stanów Zjednoczonych. Miałem okazję się ostatnio przekonać, będąc na Brooklynie, że wielu z Was kibicuje polskim pięściarzom, że śledzicie boks, śledzicie także kanał Ring. Polska pozdrowionka dla wszystkich, którzy tam podeszli pogadać, przybić piątko tuż 12 sierpnia na pod nowojorskim, czy nowojorskim, jak to administracyjnie wygląda, Queensie. Kolejną walkę stoczy niepokonany polski ciężki Damian Knyba, który aktualnie trenuje na Long Island w Westbury e, Boxing Gym i szykuje się do tej walki. 12 sierpnia Damian Knyba kontra Emilio Salas, zawodnik leworęczny. Ciekawe wyzwanie dla Damiana, no ale ostatnio Damian miał wiele okazji sparować z Mańkutami, sparował i z Otto z tego co pamiętam, też dużo sparował z Zhangiem e, zawodnikiem również leworęcznym, który zaraz na gali Joshua Usyk zmierzy się z Filipem Hrgowiczem w walce o miał status obowiązkowego challengera do pasa IB, wagi ciężkie. No chwilkę był też Damian u również Mańkuta, Aleksandra Usyka, a ostatnio oprócz Żanga Dżileja sparował także w Nowym Jorku, w zasadzie z New Jersey z Edim Chambersem, zawodnikiem dobrze znanym polskim kibicom, m.in. z walki z Tomkiem Adamkiem, także 12 sierpnia na Queensie, tam dokładne informacje a propos lokalizacji na pewno jeszcze wiele razy się 12 sierpnia pojawią, Damian Kredyba która Emilo Salas to tam w Nowym Jorku i w okolicach mieszka to wbijajcie bo no, to jest ciekawy e, ciekawy zawodnik ten Damian chyba 2 metry Adam Kownacki też tak zaczynał boksując na tych mniejszych e, lokalnych galach Promotorzy Damiana, zresztą Łukasz Kownacki, brat Dama Kownackiego, jest promotorem Damiana Knyby wybrał też taką ścieżkę, czyli trening i walki w Stanach Zjednoczonych. I zobaczymy, co tam z tego Damiana nam wyrośnie na razie. Tyle, trzymajcie się. Do zobaczenia. Dotrzenia, Banziorno. Ty chłopaki znają słowa, nie? Zobacz, kopernowolną. Masz tutaj przed sobą moją myśl uwolnioną, gotów do walki jak Wilder i jak Man Spider, cały na biału jak Zygmunt Heiser. Nie bądź i ponury, z tyłu Tyson Fury, chłopaki znają słowa. Uprzedzałem z góry trafią celniak, usyk, ty się odbija, jak nie jesteś nicest, ale worst. Boom, 300 funtów. Poszedł. Bom dosłownie.